Europejska Rozmowa Niezależna. Dzień dobry Państwu. Moim dzisiejszym gościem w Brukseli jest były minister kultury i dziedzictwa narodowego, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z Dolnego Śląska. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam. Najważniejsza kwestia teraz, która się dzieje obecnie w Polsce, to jest afera taśmowa. Mhm. Czy ważne jest kto, kogo i dlaczego podsłuchiwał, czy ważniejsza jest treść samych nagrań? Zdecydowanie ważniejsza jest treść samych nagrań, dlatego że ona wyraża głęboki kryzys polskiego życia publicznego. Przede wszystkim lekceważenie dla prawa, dla instytucji, gotowość działania wbrew prawu, która była najwidoczniej obecna w rozmowie prezesa Belki z ministrem Sienkiewiczem, gdzie wyrażono gotowość do zdawania, tak, do wysprzedaży niezależności banku centralnego w związku z planami politycznymi rządu. W innych rozmowach też to najbardziej uderzało, więc zdecydowanie nie kto nagrywał, lecz to, co w tych rozmowach się znajdowało. Treść jest przykra, bo rzeczywiście pokazało pewien sposób prowadzenia polityki, ale może kto, co i kogo pokaże jakieś drugie dno. Może za tym się kryje jakiś szantaż. Może też warto by było się przyjrzeć właśnie temu troszeczkę bliżej. No to jest istotne, tylko że strategia medialna Donalda Tuska polega na tym, by właśnie odwrócić uwagę Polaków i obywateli od treści nagrań, od rażąco sprzecznych ze standardami cywilizowanymi treści, rażąco sprzecznej treści nagrań ze standardami cywilizowanymi, a wyeksponować pytanie, kto nagrywał. Jeżeli kładziemy nacisk na treść, to treść może nikogo w Polsce nie zadziwiać. Przecież my już w Polsce dobrze znamy standardy prowadzenia polityki. Afery, mnóstwo. Czy ta afera może się czymś różnić? Po pierwsze, można powiedzieć, chuligańskie traktowanie instytucji konstytucyjnych wraz z gotowością do działania całkowicie poza prawem i wbrew wymogom konstytucyjnym po to, by uratować polityczne władztwo Platformy Obywatelskiej. No to jest przede wszystkim ta pierwsza rozmowa Sienkiewicz-Belka. I zgadzam się, że należy zacząć od dymisji tych ludzi, tak? W ogóle w każdym cywilizowanym i dojrzałym pod względem standardów publicznych państwie zaczęłoby się od dymisji tych dwóch polityków. A druga rzecz, no to jest, i to jest nowum, to jest właśnie samo zakwestionowanie przez Platformę Obywatelską linii propagandowej, no bo linia propagandowa Platformy Obywatelskiej polegała na tym, budujemy nowoczesną Polskę na miarę naszych możliwości, być może nie tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale budujemy ją optymalnie w polskich warunkach, tak? Więc to, jak politycy Platformy Obywatelskiej i diagnozują polską sytuację w tych rozmowach, pokazuje Polakom, że linia propagandowa używana w wyborach jest całkowitym kłamstwem, jest sformułowana w złej wierze, tak? Więc to jest rzecz nowa, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z aferami korupcyjnymi i pan ma rację, że rzeczy się jakby namnażają. Natomiast takiego ostentacyjnego cynizmu i różnicy między tym, co się głosi w kampanii wyborczej, a tym, co się myśli naprawdę, no to Platforma nie ujawniła dotąd. Czy premier ponosi winę za sytuację w kraju i czy powinien się z powodu tej afery podać do dymisji też sam? No zdecydowanie tak, bo on jest organizatorem tego systemu. Tak? Sienkiewicz rozmawiał w jego imieniu, zresztą został przez niego nominowany. Ja tej rosyjskiej zasady, że car jest dobry, a bojarzy są źli, absolutnie nie akceptuję. Chciałbym, żeby akceptowane były reguły
cywilizowane, to organizator tego zepsutego systemu, czyli Donald Tusk, ponosi odpowiedzialność. Prawica powinna się jednoczyć. Pan minister sam powrócił do PiS po katastrofie smoleńskiej. Domyślam się prawdopodobnie z tego powodu, że pan minister uznał to już wtedy za moment, w którym prawica powinna się zjednoczyć. Czy prawica powinna się jednoczyć i do jakiego stopnia? Po katastrofie smoleńskiej uznałem, że wszystkie urazy, różnice powinny zejść na dalszy plan. Mam nadzieję, że te rozmowy, które prowadzimy ze środowiskiem politycznym Jarosława Gowina, przyniosą realne zjednoczenie i może także otworzą kolejne etapy procesu zjednoczeniowego. Tak? Ale przede wszystkim nastawiam się na to, że ten konkretny przejaw woli zjednoczenia, jaki jest między PiS-em a środowiskiem Jarosława Gowina, w najbliższych dniach przybierze kształt już ostatecznych decyzji. Tak? Bo warto budować na realnym gruncie, więc traktuję to jako dobry początek. Ale Jarosław Gowin już stworzył klub parlamentarny w Sejmie razem z Solidarną Polską. Prawdę powiedziawszy, ja nie obserwuję tego tak wnikliwie, natomiast biorę za dobrą monetę i jego deklaracje publiczne, że chce wyborczego zjednoczenia z Prawem i Sprawiedliwością, chce z Prawem i Sprawiedliwością zmieniać Polskę, liczy na radykalną zmianę sytuacji politycznej w Polsce, a nie na taką korektę, tak, która cechuje niektóre środowiska polityczne, które chcą się raczej dołączyć, tak, do systemu politycznego. Ja traktuję te oświadczenie Jarosława Gowina o woli głębokiej zmiany sytuacji politycznej w Polsce jako składane w dobrej wierze i z nadzieją patrzę na te rozmowy. Czym jest pakiet demokratyczny, który pan minister proponował w polskim Sejmie? I czym jest ten pakiet demokratyczny? I czy jest szansa podobnego pomysłu tutaj w Parlamencie Europejskim? To bardzo dziękuję za to pytanie, bo pakiet demokratyczny ma wiele wspólnego z tym, od czego zaczęliśmy rozmowę polityczną, bo wydaje mi się, że gdyby w Polsce istniała silna kontrola parlamentarna, a pakiet demokratyczny postulował silną kontrolę parlamentarną, choćby w takich formach, jakie znamy z brytyjskiego parlamentu, gdzie premier musi odpowiadać na każdej sesji parlamentu, na każdym posiedzeniu parlamentu, na pytania zadawane przez opozycję. Pytań się nie cenzuruje, obowiązuje zasada równości między opozycją a rządem. Gdyby takie standardy istniały, to być może kontrola władzy nie następowałaby w tak dziki sposób, jak dziś musi następować, tak? Bo lepiej, żeby władza miała gotowość do poddania się kontroli w parlamencie, niż do stosowania metod podsłuchowych. Ale Donald Tusk na każdą próbę unowocześnienia polskiego życia parlamentarnego, na każdą próbę zwiększenia przejrzystości, jawności procedur parlamentarnych, zwiększenia uprawnień opozycji reagował bezwzględnie i brutalnie. Także na coś, co dotyczy polityki europejskiej, na postulat zawarty w pakiecie demokratycznym, by premier składał przed szczytem europejskim, czyli przed posiedzeniem Rady Europejskiej, informacje w parlamencie. Składał ją opinii publicznej poprzez parlament, a nie opozycji, prawda? To Donald Tusk też odrzucał. Ze szkodą dla jakości polskiego życia publicznego, bo chcę to powtórzyć raz jeszcze. Jeśli chcemy wyższej jakości, to powinniśmy przede wszystkim umocnić polski parlament jako miejsce kontroli nad władzą. To ma odniesienia także europejskie, bo chcielibyśmy, żeby wszystkie deklaracje, które zostały sformułowane w trakcie prac nad traktatem z Lizbony i w trakcie jego aplikacji o zwiększeniu uprawnień obywateli wobec instytucji unijnych, były
czymś realnym, tak? I istnieje wielkie pytanie, czy rzeczywiście tak będzie i warto zrobić wszystko, żeby na przykład instytucja demokracji bezpośredniej w traktacie lizbońskim, czyli możliwość podejmowania inicjatywy obywatelskiej, była czymś realnym, a nie czymś fikcyjnym. No niestety Komisja Europejska w gruncie rzeczy odrzuciła inicjatywę Jeden z Nas, tak? Inicjatywę domagającą się stosowania czy przez Komisję Europejską zasady ochrony życia w pracach ustawodawczych, ochrony życia od chwili poczęcia. Chciałbym wejść do Komisji Spraw Konstytucyjnych po to, by najpierw interpretować prawo europejskie w duchu proobywatelskim, tak, to znaczy w duchu dającym więcej możliwości kontroli publicznej nad polityką europejską, a jeśli pojawi się możliwość korygowania prawa, to też po to, by instytucje unijne były rzeczywiście otwarte, poddane kontroli publicznej i by wszystkie grupy polityczne w parlamencie, bo reprezentujemy przecież własne, konkretne społeczeństwa, z konkretnymi nastawieniami, z konkretnymi prawami, interesami, by grupy polityczne w Parlamencie Europejskim zyskały na uprawnieniach w procedurach parlamentarnych. Jako były minister kultury i dziedzictwa narodowego, jakie kroki można podejmować, żeby godnie upamiętnić zasłużonych Polaków tutaj w Parlamencie Europejskim? Kogo? Przede wszystkim, jeżeli miałby pan minister kogoś na myśli. Musimy bardzo systematycznie i z dużą determinacją wprowadzać polskie dziedzictwo historyczne i pamięć o wybitnych Polakach do europejskiego obiegu. Nie możemy się pogodzić z tym, żeby w przestrzeni Parlamentu Europejskiego godzić się na nieobecność dziedzictwa intelektualnego Jana Pawła II, który wypowiadał wspaniałe myśli ważne dla procesu budowania jedności europejskiej wtedy, kiedy nas tutaj nie było, jeszcze w latach 80. jako gość instytucji europejskich, ale był też wielki wysiłek ludzi mniej znanych, choćby kardynała Kominka. Niewiele osób ma świadomość, a w Europie prawie nikt, że kardynał Kominek jako rzeczywisty autor orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich był prawdziwym budowniczym jedności europejskiej. I to znacznie trudniejszych warunkach niż politycy, którzy uznawani są za ojców założycieli Unii Europejskiej. I to trzeba robić. To trzeba robić systematycznie. Tu nie można działać na zasadzie słomianego ognia, tak jedna wystawa, jedno posunięcie, tylko polski głos powinien polegać na systematycznym wprowadzaniu do obiegu europejskiego pamięci o Polakach, którzy przyczynili się do jedności Europy, znaczy którzy walcząc o niepodległość Polski byli budowniczymi jedności europejskiej. Wymieniam nazwiska człowieka, który w ogromnym stopniu wpłynął na losy świata, jak mówię o świętym Janie Pawle II, ale także o kimś mniej znanym, kardynale Kominku, którego dzieło powinno być wprowadzone w obieg europejski, a we wrześniu mamy 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, potem 75. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, agresji współpracy niemiecko-radzieckiej przeciwko pokojowi w Europie. Parlament jest miejscem zawsze także wyrażania pamięci historycznej Europy i nie może polskiego głosu w tych dyskusjach we wrześniu zabraknąć. I powinniśmy pokazać to w języku uniwersalnym, języku komunikatywnym dla naszych europejskich partnerów, dla całego Parlamentu Europejskiego, dlatego że Polska w 1939 roku broniła nie tylko własnej niepodległości, ale broniła cywilizacji europejskiej, cywilizacji wolności. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w nadchodzącej sesji.